Znakomity aktor teatralny, filmowy i serialowy oraz utalentowany wokalista Piotr Polk wystąpił z okazji Dnia Matki w Raciborskim Centrum Kultury. Wokalista, który, jak mówi, scena to jego życie. Na scenie jest ta charyzma. I taki charyzmatyczny Piotr Polk będzie dziś z Państwem, szczególnie w koncercie, który dedykowany jest wszystkim mamom. Z czym przyjechałem do Raciborza? Przyjechałem ze swoją drugą płytą Mój Film, nieco wzbogaconą różnymi innymi piosenkami, które kiedyś tam dawno temu śpiewałem. Mój Film to taka moja płyta, to takie moje życie. Chciałbym zabrać wszystkich widzów, słuchaczy w taką podróż razem ze mną w roli głównej, w taki kawałek mojego życia, ale nie do końca oczywiście mojego, takich facetów jak ja, o, to jest zawsze najbezpieczniej. Więc no, mam nadzieję zainteresować. Poza tym no, jakoś tak dziwnie się złożyło, że dzisiaj jest Dzień Matki, więc ta moja obecność tutaj może być podwójnie sentymentalna albo liryczna, na pewno nastrojowa i klimatyczna, tego jestem pewny. Akurat dzisiaj w telewizji nie idzie żaden serial z moim udziałem. To nie jest moja pierwsza przygoda z piosenką. Tak naprawdę z piosenką, może bardziej stricte aktorską, ale miałem do czynienia już od samych początków. I nie mówię tutaj o zespole jakimś rockowym, który miałem swego czasu, bo to był tylko okres buntu takiego młodzieńczego z rzucającym się pod nosem pierwszym wąsem. Więc ja do tego czasu nie wracam. Natomiast później już w szkole tych piosenek, wbrew temu, co niektórzy myślą, że odkryłem je dopiero teraz, to tych piosenek zaśpiewałem w swoim życiu bardzo dużo. Agnieszki Osieckiej, Satanowskiego, brałem udział w wszystkich festiwalach piosenki aktorskiej, brałem udział w spektaklach muzycznych. Oczywiście było to zawsze na bazie aktorstwa. Zawsze były to piosenki, które wyrażały to samo, co wyraża aktor, tylko za pomocą muzyki i piosenki. Ten incydent, który zdarzył się teraz w moim życiu, jakby otworzył mi, czy utorował troszkę inną drogę, jeśli chodzi o śpiewanie, rzeczywiście miał miejsce parę lat temu i otworzył coś takiego, czego ja do tej pory nie znałem. Bardzo mi się to spodobało, ale korzystam najmniej tutaj z aktora Piotra Polka, bo jest mi on tutaj do niczego niepotrzebny, chyba że do budowania nastroju, czy w ogóle śpiewania, jeśli chodzi o przekazanie historii, którą mam zamiar opowiedzieć, bo to jest dosyć istotne, ważne dla mnie. W każdym razie może jestem zboczony tym aktorskim podejściem do tekstu, no ale z tego, co ja słucham czasem w radiu, to rzeczywiście tekst nie ma najmniejszego znaczenia, co dla niektórych.
Więc nie przeszkadza, nawet uważam, że jest to taka dodatkowa forma i takiej mojej wypowiedzi, a przede wszystkim to, co dla mnie jest najistotniejsze w tym śpiewaniu moim, że widz ma okazję spotkać Piotra Polka, który nie jest ukryty za żadną maską, za żadnym make-upem, za żadnym kostiumem, jakikolwiek by on nie był. I coś tam udaje, gra jakąś postać, rolę, zmieniając przy tym swoją lekką fizyczność, sposób mówienia, chodzenia i tak dalej. Tutaj od początku, kiedy tylko wejdę na scenę, jestem Piotrem Polkiem i zostaję nim do końca. Więc to jest takie bardziej prywatne spotkanie ze mną, a nie z aktorem. Piotr Polk na koncertach uwodzi lekkością i pełną klasy swobodą oraz ciepłym, zmysłowym głosem. Jego wokal jednocześnie jest męski i poruszający jak historie, o których opowiada w swoich piosenkach.